Yy, witam bardzo serdecznie oczywiście z tej strony KL209. Drodzy widzowie, oczywiście dziś taki yy, wiem, że powinno być już yy, jeśli chodzi o materiały ogrodnicze. Ale to, co dziś się oczywiście wydarzyło, to jest praktycznie niesamowite, czego ja oczywiście do, do, dokonałem. Przepraszam bardzo za aparat. To, co ja ogólnie dokonałem, bo. To jest, jakby to powiedzieć, po prostu niesamowite. Tak, po prostu niesamowite, i tu się oczywiście należy podziękowania dla pana z, z kanału Ukidi. Gdyby nie on, to by do tego nie doszło. Tak, yy, ogólnie to jest taki, jakby to powiedzieć, krótki materiał, bo to jest oczywiście z cyklu ogrodniczego. Chciałem po prostu się z wami tym doświadczeniem yy, podzielić. Wiem, że, powi że powinny być. Od 1 stycznia, ale to jest tam taki jakby wstępny materiał, żebyście po prostu wiedzieli, żebyście mieli po prostu co oglądać. <laughs> Przepraszam, co ja ogólnie chciałem wam pokazać? No oczywiście, jak widzimy, tutaj mamy róże, tak? Róże mamy, to prawda, mamy tutaj róże, zaraz wam ją oczywiście pokażę. I wam zaraz pokażę tutaj. O, zobaczcie, co tu jest. Spójrzcie, jest kolec czy też pączek. Zobaczmy co tu mamy. Ale jest pączek, tak tu oczywiście jak widzimy, drugi. Ale jest, ale jest. To jest właśnie ten sukces, że tu jak widzimy, idzie róża. I co jest ciekawsze, co jest oczywiście ciekawsze, że ta róża pochodzi z chwasiarni drodzy widzowie, tak? Ta róża, yy, przepraszam bardzo, że to się wyłączyło, ta róża yy, jakby to powiedzieć pochodzi z kwiaciarni, no i ona się ukorzeniła, tak mniej więcej wygląda, ale zanim ją yy, jakby to powiedzieć praktycznie odwinę, przepraszam bardzo, o tutaj widzimy, tu jest yy, troszeczkę z daleka wezmę, tu jest oczywiście drugi pąk, czy też kolec, tak trochę nie widać, przepraszam oczywiście za taką ostrość, ale... Yy, próbuję to. Oj, teraz się ściemniło. Przepraszam bardzo najmocniej, bo tu muszę. Yy, zaraz. O, teraz jest chyba. Aha, bo to światło. No właśnie. To jest przez światło. Przepraszam bardzo za to światło. Jak tu widzimy, tu jest jeden pączek i praktycznie tu jest drugi. To jest wielki sukces dla ogrodnictwa, także wielkie buźnkowanie dla pana z kanału Ukidi, że pokazał tą metodę, że można było ukorzenić nie tylko, nie tylko oczywiście cytrusy. Tak tu mniej więcej mamy cytrusa, e, tak zwaną mandarynkę, tą co widzicie mniej więcej w woreczku. No a tu mamy róże z kwieciarni. Proszę zobaczyć. Bez żadnego Żadnych praktycznie fotomontaży, bo to jest tak, to już jest. Dobrze widzowie, oczywiście będę kończył, a myślę, że my się widzimy już w tutorialu graficznym, tak? W tutorialu graficznym, oczywiście przepraszam za ten aparat, że to się tak wyłącza, ale mam nadzieję, że będziemy się widzieć tego, bo oczywiście jest 14 grudnia, ale. Myślę, że się widzimy 18 albo 19, także to by było, jeśli chodzi o na tyle, także dziękuję Wam za uwagę, no i do 18 lub do 19.